W ostatnich kilkunastu dniach w mediach było sporo filmów i zdjęć z Izraela, które wyglądały niczym kadry z filmów science fiction. Mam na myśli tutaj rakiety odpalane jedna za drugą i strącane przez, nazwijmy to, antyrakiety. Całość wyglądała tak, jak gdyby nad miastami było jakieś pole siłowe. Dzisiaj chcę właśnie o nim opowiedzieć. Dwie sprawy na sam początek. W tym filmie chcę opowiedzieć o technologii. Nie chcę wchodzić w szczegóły, w sprawy konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Sprawa jest znacznie bardziej złożona, skomplikowana, niż się wydaje większości komentujących ją w internecie. Ze swojej strony, jak zawsze, polecam doskonały podcast Dariusza Rosiaka, Raport o stanie świata, w którym eksperci regularnie wyjaśniają zawiłości tej, w zasadzie, wojny. Ja w tym filmie się tego absolutnie nie podejmuję, chcę mówić tylko o technologii. I sprawa druga, bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, które wspierają różne działania Nauka to Lubię. Ci, którzy chcą wspierać, znajdziecie link do zrzutki w opisie. W wielu filmach science fiction pojawiają się pola siłowe. W sumie, przynajmniej w języku polskim, pole siłowe to zagadnienie pochodzące raczej z chemii obliczeniowej. Jest ono związane z energią potencjalną układu atomów albo ewentualnie cząstek. Ale zazwyczaj mówiąc pole siłowe, kojarzymy je raczej z fizyką. To bariera, jakaś powierzchnia, która chroni, choć czasami także ukrywa, na przykład statki kosmiczne czy całe miasta, jak gdyby oddziela świat zewnętrzny od wewnętrznego. Każdy, kto chce te chronione miejsca jakoś zaatakować, a w niektórych przypadkach nawet się do nich po prostu przedostać, zostaje zniszczony. W świecie realnym w zasadzie pole siłowe to jakaś przestrzeń, w którym działa dowolna siła, ale nie często to przypomina barierę nie do przebycia właśnie z filmów science fiction. Takim wyjątkiem może w pewnym sensie być horyzont zdarzeń wokół czarnej dziury. Tyle tylko, że tutaj to raczej obszar, z którego nie da się wydostać na zewnątrz, a nie obszar, do którego się nie da wejść z zewnątrz. No ale to jest temat na zupełnie inny film. Ale to nie znaczy, że nie potrafimy chronić obiektów przed wtargnięciem czy przed atakiem z zewnątrz. Kilka lat temu byłem na granicy pomiędzy Koreą Północną i Południową. To jeden z najbardziej naszpikowanych bronią kawałków naszej planety, który dla niepoznaki nazywa się strefą zdemilitaryzowaną. Są tam m.in. urządzenia robotyczne, które otwierają ogień do każdego poruszającego się w konkretnym kierunku obiektu. Coś w stylu właśnie takiej bariery czy pola siłowego. Technicznie rzecz biorąc, wybudowanie urządzenia, które wyposażone w moduł rozpoznawania obrazu, niszczyłoby konkretny na przykład samochód albo samolot, albo zabijałoby konkretnego człowieka, gdy ten przekroczy jakąś ustaloną granicę, nie jest absolutnie żadnym problemem. Korzystając z podobnych, a czasami identycznych technologii, można wybudować całą tarczę albo wręcz kopułę, która chroni obszar przed konkretnymi jakimiś zagrożeniami. W przypadku Izraela tym zagrożeniem jest ostrzał rakietowy, a ten system, który działa, świetnie działa, nazywa się żelazną kopułą, z angielskiego Iron Dome. W jednym z artykułów na ten temat przeczytałem, że pierwotnie miał się nazywać złotą kopułą, ale ostatecznie uznano, że jest to nazwa zbyt pretensjonalna, więc została kopuła żelazna. Prace nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w Izraelu ruszyły z kopyta jakieś 15 lat temu, kiedy podczas tak zwanej II wojny libańskiej na Izrael spadło kilka tysięcy pocisków rakietowych. System został zaprojektowany tak, by niszczyć rakiety skierowane na cele cywilne. To system krótkiego zasięgu ziemia-powietrze. Składa się z radaru, z wyrzutni pocisków, przechwytujących Tamir, no i systemu sterowania. Rakiety systemu potrafią śledzić cele, a tymi celami mogą być nie tylko rakiety wroga czy pociski moździerzowe, ale także samoloty, helikoptery, a nawet drony. W praktyce najczęściej jednak system przechwytuje i niszczy rakiety. Jego skuteczność w warunkach bojowych przekracza 90%. W ostatnich dniach w kierunku Izraela w ciągu trochę ponad doby wystrzelono 1000 rakiet, tylko kilkanaście dosięgnęło celu.
Wspomniałem, że system składa się z radaru i wyrzutni. W rzeczywistości to jest bardziej skomplikowane. Jest radar wykrywający i śledzący cele. Jest system zarządzania walką, jest system kontroli uzbrojenia oraz automatyczna wyrzutnia rakiet. Bateria systemu to 4 kontenery, z których w każdym kontenerze jest 20 rakiet. System wyrzutni nie wymaga obsługi, działa automatycznie. System kontroli uzbrojenia, tak zwany BMC, jest mózgiem żelaznej kopuły. To tutaj podejmowana jest decyzja, czy strzelać, czy nie. Na przykład wtedy, gdy system wyliczy, że rakieta spadnie na teren niezamieszkały albo wpadnie do morza, nie niszczy jej. System działa niezależnie od pory dnia czy nocy i, co ważne, niezależnie od pogody. Co ważne, izraelskie rakiety Tamir nie trafiają w cel, czyli na odlatującą rakietę. One wybuchają w jej pobliżu, a ich odłamki niszczą wszystko wokoło. Co ważne, rakiety Tamir są manewrujące, mogą więc podążać za celem. Jedna bateria rakiet Tamir to koszt około 50 milionów dolarów. Cena jednej rakiety to około 100 tysięcy dolarów. To dość mało jak na tak zaawansowany system. Dla porównania, jedna rakieta amerykańskiego systemu przechwytującego Patriot kosztuje 3 miliony dolarów. Faktem jest, że Patriot ma zasięg ponad dwukrotnie większy, ale jedna rakieta Patriot kosztuje 30 razy więcej niż rakieta izraelskiego systemu żelazna kopuła. Odnośnie samych rakiet, Tamir ma wysokość około 3 metrów, waży 90 kg i ma kaliber 155 mm. Ich zasięg wynosi 40 km, a każda bateria chroni teren o powierzchni około 150 km2. Radar baterii jest w stanie śledzić do 1100 celów powietrznych równocześnie, o ile nie znajdują się one dalej niż 70 km od tego radaru. Radar śledzi rakietę w zasadzie od momentu jej wystrzelenia. Szybki komputer wylicza trajektorię setek obiektów równocześnie, a na te, które stanowią zagrożenie dla cywilów, wypuszcza Tamiry. Od momentu wykrycia, przez śledzenie, wyliczenie i decyzję, a w końcu unieszkodliwienie, to wszystko trwa kilkanaście sekund. Po to, by tarcza żelazna kopuła chroniła cały Izrael, potrzeba 13 baterii rakiet Tamir. Dzisiaj Izrael ma takich baterii 10, są rozmieszczone w różnych częściach kraju, ale są mobilne. Żelazna kopuła jest systemem zaprojektowanym dla ochrony celów cywilnych przed nawet dużą ilością, ale prostych rakiet. Ten system nie poradzi sobie z rakietami latającymi nisko, czy z rakietami manewrującymi. Stąd cały czas mówię o celach cywilnych, bo do ochrony celów wojskowych Izrael ma inne systemy przeciwrakietowe. Od kilku lat trwają prace nad systemem laserowym, nazywanym roboczo Light Blade, czyli świetlne ostrze, albo Iron Beam, czyli żelazny promień. Tak jak żelazna kopuła powstała w 3 lata, tak system laserowy okazał się znacznie trudniejszy do budowy. Kłopotów jest wiele, ale te główne kłopoty to synchronizacja źródeł światła laserowego, odpowiednie źródła energii po to, by system mógł strzelać raz za razem, no i pogoda. Światło laserowe w atmosferze pełnej chmur czy ogólnie wilgoci jest mocno rozpraszane. Receptą jest podwyższenie mocy laserów, no ale to wymaga większego zasilania i koło się zamyka. Kiedy powstanie pełna laserowa kopuła? Nie wiadomo, ale będzie na pewno jeszcze bliżej filmów science fiction niż to, co widzimy dzisiaj. Proszę, byście w komentarzach odnosili się tylko i wyłącznie do technologicznych czy technicznych wątków tego filmu, a kwestie polityczne Izraela, Palestyny i konfliktu na tamtych obszarach zostawili z boku. Nauka to lubię, nie tylko na Facebooku i YouTubie.